W naszych stronach, w Polsce też jest wiele ciekawych rzeczy, o których opowie nam brat Konrad. Pandemia, brak bezpieczeństwa, głód, wojna. To tylko nieliczne obrazy, które były bliskie naszemu założycielowi, kiedy zakładał nasze zgromadzenie 350 lat temu. Właśnie tu, w Polsce, w Rzeczpospolitej, powstało pierwsze polskie zgromadzenie księży Marianów. Jak wiemy, te obrazy, które tutaj na początku przytoczyłem, są coraz bliższe nam. Doświadczamy właśnie pandemii i mamy poczucie pewnego braku bezpieczeństwa. Jest to sytuacja bardzo bliska naszemu założycielowi. Pytanie jest, po co księża Marianie istnieją? Często jak pytają mnie, kim jestem, mówię, że jestem Marianinem. I pierwsze zdanie, jakie słyszę, to to wy pracujecie w Licheniu. I tak dosyć często każdy Marianin zapewne tego doświadcza. Ale Zgromadzenie Księży Marianów to nie tylko Licheń. To nie tylko duszpasterstwo prowadzone w Licheniu. Oczywiście trzeba powiedzieć, że Licheń jako miejsce jest bardzo ważne. Bardzo dużo ludzi doświadcza tam swojego rodzaju przemiany życia poprzez konfesjonał, poprzez duszpasterstwa, jakie tam są prowadzone. Na przykład jest duszpasterstwo prowadzone dla osób, które mają problemy z alkoholem czy z innymi uzależnieniami. Prowadzone jest również duszpasterstwo dla osób, dla małżeństw niepłodnych, które mają problemy z poczęciem dziecka. Są to bardzo ważne rzeczy. Ale Licheń nie stanowi tożsamości Marianina, nie stanowi tożsamości naszego zgromadzenia. To jest jedno z wielu dzieł, które prowadzimy. Dlatego chciałbym dzisiaj wam powiedzieć, czym Marianie się jeszcze zajmują w Polsce. Część z was na pewno pochodzi z naszej parafii, więc jak już wiecie, prowadzimy parafię. Jest to bardzo ważne duszpasterstwo, ponieważ jesteśmy tutaj, wy jesteście tuż obok i spotykamy się na co dzień razem. A prowadzimy również, jak już wspomniałem, różnego rodzaju sanktuaria maryjne, przy których też są inne duszpasterstwa. Prowadzimy właśnie hospicja. Jedno z takich dużych hospicjów znajduje się w Licheniu. Drugie jest na warszawskiej Pradze. Jest to hospicjum domowe, to znaczy prezbiterzy jeżdżą do chorych i tam im udzielają sakramentów, w jaki sposób im pomagają dokonać swoich ostatnich dni i przejść do Pana, żeby byli szczęśliwi. Prowadzimy na przykład też wydawnictwo Promic. Myślę, że każdy z was kojarzy w jakiś sposób Oremusa. Jest to właśnie Oremus, to jest właśnie dzieło, które my prowadzimy. Jest też takie dzieło w naszym zgromadzeniu jak SPM, to znaczy Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich. Jest to grupa wspaniałych ludzi, która stara się na co dzień żyć w jakiś sposób, tak jak Marianie, duchowością mariańską jako osoby świeckie. Pomagają oni nam w prowadzeniu różnego rodzaju misji, pomagają nam poprzez modlitwę, poprzez swoją obecność i zaangażowanie. To wszystko, co powiedziałem, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że my jako Marianie u początku swojej duchowości, swojej tożsamości mamy niepokalane poczęcie. I ta darmowość łaski, to, że Bóg umiłował człowieka, że zapragnął jego szczęścia, zapragnął pełnej wspólnoty z Nim. To jest fundament, z którego wypływają każde nasze dzieła, każde nasze zaangażowania. To, jak Bóg patrzy na człowieka, jak patrzy na niego z miłością i jak go nie przekreśla, ale stara się zrobić wszystko dla niego, aby on wybrał drogę szczęścia. Dlatego my jako Marianie jesteśmy wspólnotą zakonną, która poprzez tego ducha niepokalanego poczęcia staramy się dawać to, co najlepsze Kościołowi. Też w tym, jak nauczają nas nasze konstytucje, które mówią,
że mamy prowadzić nasze duszpasterstwa i każde zaangażowanie, jakie jest w Kościele, jako wspólnota, jako zakonnicy, nie jako pojedyncze osoby, ale jako wspólnota. Chciałbym już zakończyć. Myślę, że będzie jeszcze wiele możliwości rozwinięcia tego tematu. Poproszono mnie, żebym zakończył pozdrowieniem w języku polskim. Myślę, że każdy zrozumie, więc niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.